Dzień dobry w kolejnym filmie. W moim domu mam już kilka urządzeń typu Sonoff. Przez czujniki ruchu, poprzez włączniki oświetlenia, a skończywszy pewnie na kontaktronach, czyli czujnikach otwarcia drzwi. Wszystko to oczywiście potrzeba scalić w jeden system. Można oczywiście używać tylko systemu Sonoff, ale jeśli do tego dojdą jeszcze czujniki czy urządzenia innych firm, to najlepiej to scalić w coś innego. Pokażemy więc, w jaki sposób te wszystkie Sonoffy włączyć do Home Assistanta. Dla przykładu użyjemy tutaj włącznika podwójnego, czyli Sonoff Dual. Istnieją dwa sposoby integracji urządzeń typu Sonoff z Home Assistantem. Po pierwsze, można użyć aplikacji Evelink. W tej aplikacji odnajdujemy wszystkie nasze urządzenia, a następnie użyjemy w Home Assistantie pluginu o nazwie Sonoff LAN i przy pomocy tego pluginu połączymy Home Assistanta z aplikacją Evelink. Wszystkie dane z Evelinku zostaną przekazane do Home Assistanta. Drugi sposób to wgranie do naszych urządzeń Sonoff nowego softu, na przykład ESP Easy czy Tasmoty, i w ten sposób samodzielne sterowanie tymi urządzeniami. Wydaje się, że większość dzisiaj wybiera tą pierwszą opcję. Plus tej opcji jest taki, że aplikacja Evelink pozwala na sterowanie urządzeniami zdalnie, spoza domu. Nie tylko wtedy, gdy jestem w zasięgu swojego routera, ale także gdy jestem poza domem, mogę to robić, nawet jeśli nie mam stałego IP. Mój film można podzielić na cztery części. Najpierw pokażę samo urządzenie Sonoff Dual, które jako przykładowe podłączymy do Home Assistanta. Potem pokażę, jak zainstalować aplikację Evelink. Następnie przy pomocy aplikacji dokonamy parowania tego Sonoffa z moim routerem. I wreszcie w ostatniej części zajmiemy się rzeczą najważniejszą, integracją tego Sonoffa Dual z Home Assistantem. Pierwsze trzy punkty wydają się być oczywiste, jeśli więc nie mamy z tym problemu, to zachęcam, by od razu przejść sobie do czwartej części filmu i obejrzeć sam proces integracji z Home Assistantem. Dla przykładu posłużymy się urządzeniem Sonoff Dual. Jest to urządzenie do sterowania na przykład dwoma światłami czy dwoma urządzeniami. Jak już widać, od góry mamy dwa wyjścia liniowe, trzy neutralne i na samym dole jest linia wyjściowa. Mamy linię drugą, linię pierwszą, trzy neutralne i linia wyjściowa. Podłączymy sobie kabelki. Mamy jeszcze przycisk do parowania naszego Sonoffa z aplikacją. Podłączamy kabelki. Ja użyję prostego kabelka, żeby tylko zasilić to prądem. Podłączam pod input L i pod neutralny. Mamy podłączone pod neutralny i pod linię wejściową. Teraz podłączamy to do prądu i urządzenie jest gotowe do parowania. Część druga, czyli pobieranie aplikacji Evelink. W sklepie Playa szukamy Evelink, Evelink Smart Home. Pobieramy, robimy zainstaluj. Pobiera się oczywiście aplikacja, potem będzie instalacja. Kiedy już aplikacja się uruchomi, to należy najpierw zaakceptować warunki licencyjne, a potem będziemy tworzyli nowe konto. Sama aplikacja służy oczywiście do, po pierwsze, połączenia z naszymi urządzeniami typu Sonoff, po drugie pozwala na znajdowanie tych urządzeń i sparowanie ich z naszym routerem. Teraz mamy utwórz nowe konto. Wybieramy jakiś język, dla przykładu niech to będzie język polski. Polski, tak jest, Poland. Następny.
Teraz podajemy adres mailowy. Na ten adres zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który trzeba będzie za chwilkę w następnym oknie wpisać. Niestety podpowiedzi tutaj nie działają. Muszę ręcznie wpisać po literce cały adres mailowy. Aplikacja służy do zarządzania wszystkimi urządzeniami. Tutaj mamy już kod weryfikacyjny. Sprawdzam go sobie w tle, za chwilę wpiszę. Poza kodem trzeba jeszcze wpisać dwa razy hasło, które będzie używane przez tą aplikację Evelink. I oczywiście je zapamiętać. Sam Evelink służy do sterowania urządzeniami Sonoff zarówno w pomieszczeniu przez sieć LAN, jak i na odległość z daleka. Mamy już aplikację gotową. Przechodzimy teraz w szybkie parowanie. Dodaj jedno urządzenie. Sieć Wi-Fi 2.4. Wybieramy sobie hasło do naszego routera. Wybieramy sobie jeszcze nasz router, czyli sieć, do której ma być podłączony Evelink. I robimy następny. Łączy się teraz z naszym urządzeniem. W przypadku Sonoffa Duo trzeba nacisnąć przycisk, który jest na górze, na 7 sekund. I wtedy nastąpi parowanie. Znalezione, nazwa nadana jest Dual R2. Przypiszmy to do jakiegoś pokoju. Niech to będzie pokój inny. I robimy gotowe. Mamy już w Evelinku urządzenie Dual R2 i dwa przyciski, dwa włączniki. Przechodzimy do Home Assistanta. Tutaj wybieramy sobie HAX. W HAX wybieramy integrację i tu szukamy naszej integracji Sonoff LAN. Przeglądaj i pobierz i wpisujemy wyszukaj Sonoff LAN. Już mamy. Mamy naszą integrację z Sonoff LAN-em. Warto przeczytać wszystkie informacje tam zawarte. Home Assistant, Custom Component do kontrolowania Sonoff urządzeń przy pomocy aplikacji Evelink. Mamy tutaj opis całej aplikacji. Ważna informacja, że może obsługiwać zarówno lokalnie, jak i przez chmurę urządzenia. Poniżej mamy wypisane urządzenia, które są obsługiwane. Jest cała lista różnych urządzeń. Potem jest opis instalacji. Napisane jest użyć HAX, integrację, dodaj, Sonoff LAN. To za chwilkę zrobimy. Potem, kiedy to już zrobimy, będziemy musieli w pliku Configuration YAML dodać Sonoff username i password. Gdyby ktoś używał innych Sonoffów, warto przeczytać do końca. W niektórych urządzeniach potrzebna jest bardziej szczegółowa konfiguracja. Pobieramy repozytorium. Wybieramy wersję aktualną, najnowszą, czyli w tym momencie jest 2.4.6. Po pobraniu będzie to znajdowało się w config custom components Sonoff i pobieranie. Po pobraniu naszego repozytorium będziemy musieli dodać trzy linijki w pliku configuration YAML. Przejdziemy więc do naszego konfiguratora. Home Assistant działa u mnie w Dockerze, dlatego używam oddzielnego konfiguratora HAS. Znajduję plik configuration YAML i do tego pliku skopiuję ustawienia Sonoff username i password. Wklejamy tutaj. Zamiast literek w username wpisujemy adres mailowy, który został podany przy rejestracji w aplikacji Evelink. A hasło to oczywiście hasło, które podawaliśmy do Evelinka.
Zapisujemy. Wracamy do Home Assistanta i musimy zrestartować Home Assistanta. Czyli przechodzimy w konfigurację. Zjeżdżamy na dół. Kontrola serwera. Sprawdzimy jeszcze poprawność konfiguracji. Wszystko w porządku, więc uruchom ponownie. Spróbujemy teraz znaleźć nasze urządzenie. Przechodzimy w konfiguracja. Rejestr ENCI. Wiemy, że nasze urządzenie nazywało się w Evelink Dual. I proszę, mamy dwa włączniki. Dual R2, Dual R2. Ten sobie nazwijmy Kuchnia 1. Przejdźmy teraz do jakiegoś dashboardu, na przykład do salonu. Dodajmy sobie tutaj przełącznik. Dodaj. Dodamy sobie. No, dajmy najprościej, dodajmy encję. Tu piszemy kuchnia. To była kuchnia 1. Zapisz. I mamy już informację o naszym włączniku. Możemy również zrobić przełącznik. Dodaj przycisk. Kuchnia 1. Zapisz. I jest włącznik. Wyłączona kuchnia. Włączona teraz. Teraz wyłączony. W taki sposób możemy obsłużyć również drugi włącznik. W ten sposób pokazywaliśmy, w jaki sposób podłączyć urządzenie Sonoff do Evelinku, a potem zintegrować to z naszym Home Assistantem. Integracja działa. Urządzenie Sonoff jest widoczne w Home Assistancie i można nim sterować. Mamy włączone, mamy wyłączone. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Zachęcam oczywiście do komentowania mojego portalu, ewentualnie do wskazówek, o czym jeszcze warto nagrać kolejny film. Pozdrawiam.